Hello, witam was wszystkich serdecznie. Jestem już zwarty i gotowy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, wszystko dobrze widać i możemy powoli zaczynać. Łyk perły nie zaszkodzi. Co mówisz, Bieluki? Nie ci się. Niemożliwe, żeby się działo. Grę ściszyć? No to już ściszamy. No problem. Ze mną jak z dzieckiem. O, może coś takiego. Teraz powinno być lepiej. Chyba, że to mój telewizor jest za głośno, ale nie, mam tak akurat tak w sam raz. No wiesz co, jak ja patrzę na swoim podglądzie i na wszystkich tych wykresach, które tutaj mi pokazują, no to wygląda to całkiem, więc może to jest kwestia twojego netu, nie wiem. Jak jeszcze ktoś inny mógłby potwierdzić, czy też tam nie halo jest, nie banglał kogoś. Powiem wam, że zagrałem w tą grę chwilę. Dosłownie rozegrałem 5 plansz. Więc tak naprawdę nie wiem za bardzo o tej grze nic. Oprócz tego, że już po 5 planszach u mnie torrent wyłączony. Ja nie mam torrentów. Nie korzystam. Albo bardzo rzadko, jak czasami muszę coś pobrać. Typu rzecz niedostępna u nas, może jakiś serial czy coś. Ale to też bardzo rzadko, sporadycznie. Generalnie do tego ewentualnie czasami korzystam z takich dobrodziejstw jak Zatoka Piratów. O. Tylko generalnie do tego. Ale to jest wina tych jełopów w Polsce, że nie ma tych seriali dostępnych, więc co ja mogę poradzić? Jakby były dostępne normalnie, to bym po prostu kupował. Normalnie bym kupował. Albo oglądałbym w telewizji. A jak nie ma, no to co ja mam zrobić? Dobra, wróćmy do gry. Powiem wam, że jak tylko ta gra się pojawiła, pojawiła się zresztą, sami dobrze wiecie, całkiem niedawno, bo to jest świeża gra, nowa gra. Ona jest dostępna i na Vita, i na PS3, także można, kupując raz, mamy tak zwanego crossbuya. I gra jest dostępna na obie te platformy, kupując tylko raz, więc to jest bardzo fajna rzecz. I ta gra jest całkiem świeża, ja nie wiem, czy ta gra ma może miesiąc. I tak naprawdę aha, no możliwe, że na PC była za friko. W każdym razie no, posiadacze konsoli PlayStation 3 nie mają tak dobrze. Znaczy, no mają, jeżeli mają PlayStation Plus, to wtedy sobie dostają te gry gratis, tak jak to się stało dzisiaj. To jest gra, która wpadła do wrześniowej rozpiski PlayStation Plus. I po prostu jest za friko dla posiadaczy abonamentu. Tak jak mówiłem, rozegrałem 5 plansz. Zanim będziemy grać, to wam jeszcze coś pokażę, bo tutaj w tej grze jest w ogóle edytor leveli. W ogóle ja nie lubię takich rzeczy, w ogóle mnie to nie bawi i jakoś specjalnie nie jestem fanem tych wszystkich takich tworzenia generalnie w tych edytorach. Natomiast jestem ciekawy, jak to działa i jak to funkcjonuje. Generalnie wiem też, że wyszedł dodatek jakiś do tego, którego ja nie mam. No ale zobaczymy, jak się będzie grało, bo jak się będzie grało dobrze, to wtedy może pomyślę o dodatku. Jak widzicie, skończone jest 4. Z pierwszej jakby sekcji, bo tych sekcji jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tam gdzieś do 9, więc tych krain, tych całych leveli tego, bo to widać taki tam z tyłu jest taki jakby świat narysowany, jakaś taka budowla. Więc to pewnie będziemy się przemieszczać w różnych takich miejscach. Więc to może się generalnie jakoś tam zmieniać lokalizacyjnie. No ale jesteśmy w tym pierwszym. No, mogę pokazać wam przejść od początku. No zobaczcie sobie, tutaj rekord mój 10 sekund, ktoś wykręcił 4:28. Nie wiem jak, nie wiem how come w ogóle, nie wiem, może kwestia postaci, którą się gra, bo na początku jest dostępny tylko ten jeden chłopek, ten defaultowy. No i mamy statystyki, tak, ilość śmierci, ilość z trupów, ile razy się zginęło, ile razy zostało się zaobaczonym i czy się zebrało
takie coś tam, takie się znajduje, znaczy generalnie znajduje się jeszcze takie różne gadżety, jakieś takie karty czy coś takiego. No w każdym razie mogę wam polecić od początku, zobaczycie sobie jak ta gra wygląda i jak bardzo szybko wzrasta poziom trudności, bo ja spodziewałem się, że to będzie, o i tu jest wybór ludzika, no i generalnie jest no equipment i nie mogę tutaj nic wybrać, tam widzę trzecia postać ma, nie wiem, trzy nogi, nie wiem o co chodzi, w ogóle jakiś taki z bracia syjamscy, nie wiem o co chodzi. No w każdym razie jestem tym burakiem takim najbiedniejszym i no dobra, daję od początku. A generalnie jestem taki biedny w okularkach. Gra się zaczyna tak dosyć klimatycznie. Tak w ogóle, cześć Ola, witam cię serdecznie, jak pozostałych wszystkich też. Gdzieś tam się rodzimy w jakiejś kapsule i w ogóle... O, mamy takie fajne gogle. W ogóle gra jest bardzo, bardzo ładnie jest zrobiona, od razu się podoba. Ma taki specyficzny setting. No i... O, widzicie, jest tak, że jeżeli jestem na czerwono, to znaczy, że jestem bardzo mocno widoczny. Jeżeli jestem pomarańczowo, okularki moje świecą, to znaczy, że jestem tak częściowo tylko widoczny. A jak jest na zielono, to znaczy, że jestem totalnie undercover, nie? No i tutaj jest tak, że... Tutaj widać, że ktoś się wydostał. Kapsuły jedna zbitą szybę ma, a druga tam coś się stało. No i okej. Schodzimy na dół, bo tu innej opcji nie ma. O, to są ci tych dwóch, co zwiało. Tylko temu trzeciemu się nie udało chyba, nie powiodło się tak jak trzeba. Jeden tutaj spadł. Znaczy, ten początek jest taki niejasny. Rozumiem, że oni skądś zwiewają i tak dalej, więc myślę, że tutaj będzie... Takie story jest dosyć proste, wydaje mi się. Tu nie mogę, są drzwiczki, więc schodzimy na dół. Generalnie lubię takie platformery. Tak samo bardzo mi się podobała taka Chicken Heart Broiler. To jest taka platformowa. Jest świetna. Taka, że widać całą planszę na jednym screenie. Jest to świetne. Uwielbiam takie platformery. Są po prostu fenomenalne. No, tutaj można... On oczywiście jest takim debeściakiem. O, proszę. Tak. Nie będę specjalnie grał na czas, bo to nie o to chodzi, nie? Ale... Pokażę wam kilka różnych fajnych, myślę, przez ten czas plansz. No i oczywiście u góry widzicie, leci czas. Jestem na dole, mam cały czas informacje. Jestem widoczny w pełni, teraz jestem niewidoczny. Znaczy generalnie w tej chwili to nie wpływa w żaden sposób na to, co się dzieje ze mną, więc to takie jest czysto dla moich informacji, dla mojej jakby takiej świadomości tego, jak później pewnie będą mnie widzieli pozostali. No oczywiście włamałem się do systemu, kabum, plansza skończona, więc pierwsza typowa podstawy takie, czyli skocz sobie, coś tam się włam. No i generalnie, no oczywiście nie pobiłem swojego rekordu, mój rekord jest ciutkę niższy i lecimy dalej, więc to jest taka, pierwsza plansza jest taka bardzo lightowa i taki typowy tutorial. No i wciąż wybieramy sobie tego słabe usza. No i powiem wam, że na dzień dobry, jak zaczyna się grać, to człowiek jest przyzwyczajony do tego, że ten poziom trudności jest mu dawkowany tak stopniowo, a tutaj zobaczycie, trzecia, czwarta plansza, to człowiek już jest wrzucony do takiego kubła pomyj, że nie jest od razu, nie jest lekko i już trzeba myślówę robić. Generalnie wszyscy, którzy grają w platformery, będą sobie po jakimś czasie złapią tą pewną mechanikę albo to, w jaki sposób trzeba po prostu się poruszać w tej grze i jakie łamigłówki mogą nas spotkać, bo wiecie, pewnych mechanik można się nauczyć. Ja na przykład tutaj zginąłem chyba z 30 razy, co wydawałoby się jakim cudem, nie? Ale okazuje się, że musiałem poznać mechanikę spuszczania się z okienka na okienko niżej i oczywiście nie jest to w grze wytłumaczone, nie mogłem tego znaleźć, nie, żadnego helpa nie ma i tak dalej. Jak spuścić, jak skoczyć niżej, żeby on się złapał, bo to, że skoczymy niżej, mówię coś takiego, no to wiadomo, ja potrafię skoczyć, ale żeby się
tak i puścić się w odpowiednim momencie i trzymać gałkę w prawo, no to już musiałem też wykminić po jakimś czasie. Ej, nie, za wcześnie. God damn it. Dobra. Widzicie, jest tutaj, że jest oczywiście wciśnięcie kółka, jest drop down, ale drop down polega na tym, że on się nie będzie trzymał, więc to jest taki lekki bullshit. Więc trzeba trzymać gałkę w prawą stronę, inaczej on się nie złapie. O. Jakbym nie trzymał gałki w prawą stronę, to zapomnijcie. No i tutaj od razu mamy kamery, które są kule szpiegule, można tak powiedzieć, nie? No oni w ogóle za każdym razem, jak gdzieś się ginie albo jakiś laser nas rozwali, to po prostu latają, po prostu jelita i... No tu jestem niewidoczny do tej kamery. Tutaj w dodatku ten się rusza klocek. Znaczy generalnie to się kończy w ten sposób, nie? O, jeżeli jestem widoczny, to pojawia się laser, wyjeżdża z nienacka jak czołg i koniec. Oczywiście można się też tak trochę powoli ruszać, więc te lasery też nas wtedy nie znajdą. Albo nas po prostu nie wiedzą, jak, co z nami zrobić, jeżeli jesteśmy w bezruchu, nie? To też można czasami przećwiczyć taki patent. Oczywiście włamywanie do systemu. Kabum, włamałem się i drzwi po prawej stronie są otwarte. Więc tak jest całkiem przyjemnie i za chwilę po prostu będziemy wrzuceni już na takie dość wymyślne te plansze są. Wydaje mi się, że będę czasami myślał nad różnymi rozwiązaniami, nad pewnym przejściem, bo tamtych rzeczy to pojawia się od groma. Dobra, lećmy trzecią. Znowu ten sam koleś. Nie pamiętam tej planszy. A nie, pamiętam, tak, już wiem. Tu było tak trochę porąbane właśnie, bo ta kamera nas znajduje, ale musimy przejść to w taki dziwny sposób. Złamać tutaj. Generalnie ta kamera działa w ten sposób, że jak gdyby ona mnie to gdzieś znalazła, to ten laser by wyszedł tam z prawej strony, więc jeżeli ja odpowiednio zdążę uciec, nie? No to wtedy jest spoko loko. Natomiast nie pamiętam, jak tutaj było. Nie wiem, czy ta kamera uspokaja się. O, widzicie? Nie wyczaiła, bo one są w takim dziwnym bezruchu, więc jeżeli one są w tej takiej fazie, że się ustawiają, to wtedy generalnie mogę się jakoś tam ruszyć. No tu jest w ogóle przerąbane, bo muszę iść razem z tym cieniem, więc jak nie złapię się w ten cień... O, dziękuję. Nie, god damn it. Myślałem, że dam radę to przejść na jednym machnięciu, ale chyba nie. O. Dobra. Tu w ogóle powiem wam, że jest naprawdę. No i teraz muszę tam przejść do tego komputerka, ok. Gdzie muszę teraz iść? Tu jest już chyba wejście już. O, w mordę. Zablokowało się. Shit. No jak ja to przechodziłem? No wydaje mi się, że może być tak, że krew mnie może czasem zalać, ale ja jestem z tych cierpliwych ludzi i myślę, że powinienem wytrzymać. Natomiast no 1-5, tej planszy w ogóle nie grałem już, więc przeszedłem tylko 4 tak naprawdę. Tu jest z jakimś przesuwaniem.
Czyli to już będzie taka rzeźba, że rzeźba. W ogóle, o, jak tu się stanie, coś się otwiera, kurczę. Trzeba generalnie znaleźć takie pierwsze solution. Ej, tu może być tak, że w ogóle będę miał ząki, będę musiał zacząć od nowa chyba. No bo tu się nie da po prostu wejść, jak on nie ma na czymś, to on się tam nie wejdzie, nie wczołga się. Dobra. Tak i tak, no właśnie. No i tutaj mamy kamerę. Aha, rozumiem, że ten klocek to ja muszę tutaj zepchnąć go. Muszę go chyba zepchnąć na dół. Dobra, jestem niewidzialny. Jak się schowam, to ona się uspokaja. O, Jezus. Jestem. Dobra, zróbmy to tak, bo to i tak mi nic nie robi. Tu nie ma laserów. No i teraz. Aha, no okej. Nie ma opcji, żebym teraz tutaj wszedł w ten sposób. No więc trzeba po prostu znaleźć najpierw rozwiązanie, a potem. Potem próbować, nie wiem, pobijać czasy, wiecie, albo coś takiego, bo... No właśnie, tutaj jest na zmianę. To są przełączniki takie. Więc sorry, ale... No, tam już mnie zobaczyła. Co? Gdzie mam się schować teraz? Ale ząk. No i jest po jabłkach. No i widzicie... Może człowieka czasami doprowadzić do białej gorączki ta gra. Oczywiście ja jestem z tych, którzy po solution do internetu sięgają już w tej fazie, nie wiem, ekstra krytycznej. Mam nadzieję, że w tej grze nie będę musiał tego robić. Nie uważam się, żeby to było jakieś tam super skomplikowana gra, no ale kto wie. Tutaj to za bardzo nie za bardzo wiem, o co kaman.
Okej, okay, tu się mogę schować. Ej, no to jest jakiś wałek, nie? Musimy, o, ma się tutaj złapać, ok? Dobra, ogarnęła się. Jej, no kurde. Tu muszę ją przeskoczyć w jakiś sposób. Okej, okay, tutaj rozumiem, teraz uciekam. Naprawdę mówicie, że wam tnie? Kurczę, ja mam tutaj cały czas na wykresie, że nie ma opcji, że mam cały czas excellent i w ogóle bez żadnych problemów. Teraz spróbujemy 1.6, zobaczymy. Wydaje mi się, że tak, no bo kurczę, tutaj wygląda, u mnie wygląda wszystko ok. Na razie out. Wiecie co, no mogę ewentualnie spróbować obniżyć jakby jakość tego streama. Tylko nie wiem, czy to faktycznie jest w stanie wam pomóc. Czy to faktycznie będzie w jakiś sposób rzutowało, no. Rozumiem, że to muszę przesunąć tutaj w ten sposób. No dobra, to. Okej, ogarnął się. Ej, ale jak mam się dostać tam? Moment, zobaczymy jeszcze tam. Dobra, hacking. Co to możemy spróbować? Ja najwyżej mogę spróbować rozłączyć to i ustawię najwyżej niższą jakość, niższy bitrate i zobaczymy, jak będzie wtedy. To poczekajcie chwilę.